W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego Wielkiego Postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Pasterzem moim jest Pan, w słowie przepowiadam. Co to znaczy, że w słowie jest przepowiadany? Pan w słowie przepowiadany. No to poczytajmy dzisiejszą Ewangelię. Dzisiejsza Ewangelia to tak naprawdę wypowiedź Pana Jezusa. Pan Jezus tłumaczy Żydom, że On jest tym Mesjaszem, przepowiadanym, zapowiadanym. Oni oczywiście, o nie, to nie jest Mesjasz, nie. No tak, to nie będzie wyglądało. Jak przyjdzie Mesjasz, to będzie inaczej. A Pan Jezus cierpliwie tłumaczy, że to On jest zapowiadanym Mesjaszem. Wiecie, że Pismo Święte to Stary i Nowy Testament, tak? No właśnie. I w Starym Testamencie są zapowiedzi. Różni prorocy, różne teksty zapowiadają, że przyjdzie taki czas, że na ziemię przyjdzie Mesjasz, który wyzwoli swój lud. No i Żydzi czytali ten Stary Testament i tak sobie myśleli, no to czekamy na tego, który przyjdzie i nas wyzwoli. Ale wiecie, oni sobie myśleli, że wyzwoli ich na przykład z niewoli, bo byli w niewoli rzymskiej teraz. I oni sobie myśleli, że jak przyjdzie Mesjasz, to wszystko poukłada politycznie. W sensie, że powie Rzymianom, idźcie do domu, a Izraelitów zostawcie w spokoju i oni sobie pójdą. Albo że ich pokona, rozgromi. Tak sobie myśleli. A że Pan Jezus nauczał o miłości, nauczał o tym, jaki jest naprawdę Jego Ojciec, no to się to Żydom nie podobało. No. Takiego to my nie chcemy Mesjasza, nie chcemy takiego Mesjasza. No. Ale w Starym Testamencie właśnie jest mnóstwo tych zapowiedzi. Jak przyjdzie Mesjasz na ziemię? Gdzie przyjdzie Mesjasz na ziemię? Po czym poznać, że to jest właśnie Mesjasz? I Pan Jezus im mówi, wybadacie te pisma, ponieważ sądzicie, że zawarte jest w nich życie wieczne. I w nich właśnie jest o mnie świadectwo. Jakbyście dokładnie przeczytali i chcieli uwierzyć, no to wszystko jest dla was jasne, ale że wy macie twarde serca i wam nie pasuje to, co mówię, no to mnie nie przyjmujecie. Tak to było z tymi Żydami i wiecie, tak to jest teraz. Że my czytamy sobie Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, bo Nowy Testament jest od tego miejsca, kiedy Pan Jezus przyszedł na świat. I my sobie czytamy te pisma i bierzemy to, co jest dla nas wygodne. To, co jest dla nas niewygodne, to, co nam mówi Pan Bóg na dany dzień i jest dla nas jakieś trudne albo niewygodne, no to sobie wolimy ominąć. Tak robili Żydzi z Panem Jezusem. Oni omijali te rzeczy, które wskazywały, że to jest Mesjasz. I wybierali sobie łatwiejsze rzeczy, albo stwierdzali, nie, tak Mesjasz nie, taki to nie. Jeśli wierzymy w Pana Jezusa, to przyjmujemy wszystko,
nawet te trudne rzeczy. A jest dużo trudnych rzeczy, które mówił Pan Jezus. Z Jego pomocą uda nam się je wypełnić. Witajcie, kochane dzieci, w kolejnym dniu naszych wielkopostnych rekolekcji w drogę za Jezusem. Krok po kroku, z Maryją u boku. Dzieci, dzisiaj również Wam powiem o dwóch rzeczach. Pierwsza właśnie z czytania pierwszego, które dzisiaj mówi o tym, że lud wybrany przez Pana Boga zrobił bardzo niedobrą rzecz. Zrobił sobie takiego cielca, taki posąg i oddawał mu cześć. To było bardzo, bardzo niedobre. Panu Bogu było bardzo przykro i Mojżesz zaczął się modlić do Pana Boga: Panie Boże, wybacz to, że my sobie zrobiliśmy bożka. To jest właśnie bardzo ważny temat, że to jest bardzo taki ciężki grzech, kiedy my z czegoś robimy sobie bożka, czyli coś jest ważniejsze od Pana Boga. Pan Bóg powinien być zawsze na pierwszym miejscu. Nawet jest takie piękna złota myśl, że kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko inne jest na swoim miejscu. Nic nie powinno być ważniejsze od Pana Boga. To mogą być kiedyś na przykład gry. Jeżeli dużo gram, a się nie modlę, no to te gry się stały dla mnie bożkiem. Jeżeli właśnie mam coś, co sprawia, że w ogóle nie pamiętam o Panu Bogu, a zajmuję się tylko tym, to się właśnie stało bożkiem. Ważne, żeby to zmienić. I może to jest właśnie wielki post od tego. I dzisiaj też Pan Jezus mówi w Ewangelii o tym, taką też ważną rzecz, że wszystko, co mówię do was, to mówię po to, żebyście byli zbawieni. I żeby to moje słowo miało moc, to musicie tylko w nie uwierzyć. I właśnie o tym, kochani, jest dzisiejsza rymowanka. Posłuchajcie. Nie chcę mieć żadnych bożków, bo jak dobrze wiecie, chcę Pana Jezusa kochać najbardziej ze wszystkiego na świecie. Chcę wierzyć Pana Jezusa słowom, bo mnie prowadzą do zbawienia i chcę na nie serce otworzyć, aby mogły mnie przemieniać. Dziękuję Wam, dzieci, za dzisiaj i zapraszam Was już jutro na następny dzień rekolekcji. Pa, pa! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, idziemy dalej. Czwartek, czwartego tygodnia Wielkiego Postu. Przestawiamy nasz krzyż. Postępujemy na naszej drodze. Zbliżamy się do przedostatniego zakrętu, jak widzicie. Także jesteśmy coraz bliżej tych najważniejszych, centralnych wydarzeń, na które wszyscy już chyba powoli coraz bardziej czekamy. Ale dzisiaj też słyszymy takie słowa Pana Jezusa, które mogą nam coś mówić, że nad czymś jeszcze musimy popracować. Pan Jezus mówi: czytacie pisma, ale nie wierzycie. To naprawdę straszne. A my na początku naszej drogi mówiliśmy sobie przecież słowo i ofiara. Słowo, że będziemy codziennie sięgać do słowa. Że codziennie będziemy się opierać na Ewangelii dnia. I co? I to jeszcze tak kiepsko z naszą wiarą? Nie wystarczy samo czytanie? Czy nie czytaliśmy? Przyznać się, czy nie czytaliśmy, albo nie słuchaliśmy. Albo czytaliśmy tak tylko w przelocie szybko i robimy coś innego. Ale nie, to kartki się nam czasem tam, nie wiem, gdzie w ogóle, nie wiemy gdzie to było, to tak trudno jest znaleźć. Pismo Święte, wujku, Pismo Święte. Czy ty w ogóle kiedyś widziałeś Pismo Święte, jaka to jest gruba księga? Zobacz, wujku. A takie małe literki, czy ty umiesz to bez okularów przeczytać? Bez okularów nie. Wiecie, ja to potrzebuję też okularów. Czasem z okularami jest trudno. No naprawdę. I czytam i na całe szczęście, jak jest takie Pismo Święte, które ma zaznaczone tutaj te księgi takimi wgłębieniami,
z sygnaturkami, albo czasami takimi karteczkami wypukłymi. To ułatwia. Na pewno ułatwia też, że mamy zakładki i możemy sobie po prostu pamiętać, gdzie było na przykład pierwsze czytanie albo psalm. To jest chyba lepiej, co? Wtedy lepiej jest z tym zgłębianiem pisma? Na pewno. Ja, moi drodzy, zachęcam Was, oprócz tego, żeby czytać Pismo Święte, zachęcam Was również do zrobienia zakładki. Zrobić zakładkę jest bardzo prosto, ja wierzę, ale wiecie co, czasami te zakładki to są nasze jakieś kartki, jakieś karteluszki, jakieś potem się okaże ważne rzeczy, gdzieś włożymy sobie, żeby sobie zaznaczyć, a nie daj, żeby się wydarzyła taka sytuacja, że zaginamy kartką, prawda? O nie, 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 w ogóle ani Biblii, ani żadnej innej książki, bo my kochamy wszystkie książki i zrobimy sobie taką zakładkę, naprawdę prosta rzecz. Wycinamy prostokącik, jak chcemy, albo może być w takim kształcie, albo jak ktoś lubi, z takim trójkącikiem do góry. Dziurkaczem robimy dziurkę na to, żeby potem tam coś zawiesić, bo to ładnie jest, jak coś wisi, taki bruloczek jakiś, albo takie jakieś tutaj chorągieweczki, czy jakieś wstążeczki. To jest takie milutkie, takie te książki wtedy są kochane, one tak lubią. Dziewczyny tak lubią. Nie, książki to lubią, naprawdę, moi drodzy, jak się spojrzy na zakładki, to tak to wygląda. I możecie sobie na przykład coś na nich nakolorować, pokolorować, możecie nakleić, jak macie obrazki, a chcielibyście, żeby to była zakładka właśnie do Waszej Biblii, do Waszego Pisma Świętego, to weźcie sobie obrazki, które macie, które na przykład zostawia ksiądz po kolędzie, albo gdzieś w jakimś kościele są rozdawane, i możecie sobie powycinać i ponaklejać. Tu będzie ładnie z takimi obrazkami, a obrazki przynajmniej nie będą gdzieś tam się też poniewierać, czy gdzieś tam leżeć, takie, a tak i wyginać. Można na nie ciągle popatrzeć. I zobaczcie, i można sobie zrobić jeszcze o taki tutaj frędzelek. I to się robi tak. Bierzemy sznurek i zobaczcie, nawijamy sobie na paluszki, tak żeby było równo. Nawijamy. I jedną stronę związujemy gumką, zwykłą gumeczką. Wiążemy gumką, ja już teraz nawet przy Was nie będę wiązać, bo tu mam związane. A te potem fragmenty ciach przecinamy. No i prościej chyba nie może być. Tu związujemy gumką z tej strony, a tą stronę rozcinamy, żeby nam powstały taki ładny taki pędzelek. Milutki taki. I doczepiamy, dowiązujemy do naszej uprzednio zrobionej dziurki. Raz, dwa. I gotowe. I może, zakładka. Może w ten sposób łatwiej nam się będzie znaleźć w Piśmie Świętym, łatwiej nam będzie wrócić, ale to, co też chcemy Wam z ciocią dzisiaj zaproponować, to pewien pomysł na modlitwę. Posłuchajcie. Zaproś dziś całą rodzinę do wspólnego rozważenia słowa z dzisiejszej Ewangelii. Pomyśleliśmy sobie z ciocią, że skoro samo czytanie Pisma Świętego czasem może być za mało, czasem może nie wystarczyć, czasem może się okazać, wiecie, że no właśnie, jesteśmy roztrzepani, tutaj o czymś myślimy, tutaj już coś na nas czeka, tutaj jeszcze, nie wiem, śniadanie kończymy i coś próbujemy przeczytać i to trochę nie działa. To pomyśleliśmy sobie, nie wiem, może tak robicie w Waszych rodzinach, to na pewno jest fajne, żeby znaleźć taki czas, żeby usiąść wspólnie, przeczytać to słowo razem, raz, może dwa razy i spróbować o tym porozmawiać. Porozmawiać o tym, co do mnie mówi to słowo, posłuchać, co mówi to słowo do innych członków mojej rodziny, do moich rodziców, żebyśmy też wzajemnie się ubogacali tym, co my w tym słowie słyszymy. Bo mamy też takie wrażenie, że takie świadectwo nasze wzajemne dla siebie też nas będzie trochę zachęcało do tego, żeby właśnie nie zostać tylko na takim poziomie, że przeczytaliśmy, a dobra, przeczytaliśmy, odfajkowane, koniec, nie wracamy. Warto jest szukać takiego pomysłu, jak to zrobić, żeby w ciągu dnia to słowo naprawdę nam towarzyszyło i żeby budowało nas i budowało to otoczenie, w którym jesteśmy. My zawsze, jak z naszymi synami rozważamy Ewangelię dnia, słowo dnia,
to pytamy po prostu siebie, pytamy się nawzajem, słuchamy się, co do nas konkretnie Pan Jezus powiedział, które słowo nas uderzyło, które słowo zapamiętaliśmy. Nasz najmłodszy syn ostatnio, ja pamiętam takie wydarzenie, zapamiętał słowo folusznik. Folusznik! No cóż, każdy słucha i wysłyszy, co do niego kierowane, prawda? Kochani, i na koniec dzisiaj sprawa taka nietypowa i dość wyjątkowa. Jutro jest piątek. Jak zawsze zapraszamy Was i bardzo Was o to prosimy oczywiście, żebyście wzięli udział w Drodze Krzyżowej. Ważne. Ale jutro jest 19 marca, a 19 marca, i myślę, że wielu z Was na pewno wie też, co ten dzień oznacza, jest święto świętego Józefa. I w związku z tym, że jutro mamy takie wielkie święto w naszym kościele, to chcielibyśmy jutro wyjątkowo również zaprosić Was na odcinek specjalny naszych rekolekcji. Także będzie i Droga Krzyżowa, no bo jest piątek, i odcinek specjalny naszych rekolekcji, na który Was z ciocią i z całą naszą ekipą rekolekcyjną serdecznie zapraszam. Buen camino. Dobrej drogi. Z Panem Bogiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.